Okej, okay. Słuchajcie, dzisiaj ten temat, który był poruszany tydzień temu, jak to sama Kasia powiedziała, że jest słaby tytuł, ale tytuł jest z Biblii, bo Biblia mówi, że Jezus łamał szabat, to nie jest to, tylko chciałam wam pokazać coś takiego, że jakby trzeba było, byśmy chcieli, to mam coś takiego, to nie to. Co to jest? Jakiś nie ten, okej, okay, dobra, to nie to. To, mam otwartą Biblię taką, mam otwartą, w razie czego takie słowniki, konkordancje i wszystko naraz i mam otwarte potrójne polskie tłumaczenia, nie? Jakbyśmy chcieli, ja nie wiem, bo Piotr napisał teksta do mnie, że po prostu tamten temat był taki, wiecie, za mało było dyskusji, a za dużo ja mówiłem, to dzisiaj zrobimy trochę bardziej dyskusyjny, nie? Co myślicie o tym, czy co sądzicie o tym generalnie? Wiecie, każdy się mógł mniej lub bardziej przygotować, jak już. My jesteśmy bardziej do tego jakby tematu, on jest bardziej dla nas przyjazny, bo my po prostu szabatu nie obchodzimy i tak dalej, wiemy, czym jest prawo mniej więcej. Piotr też w tekście, którego mi przysłał, napisał do mnie, że, bo ja tam zacząłem trochę o adwentystach dnia siódmego i Piotr powiedział, że nie ma adwentystów dnia siódmego w Biblii, napisał, ale prawda jest, że nie ma adwentystów dnia siódmego, ale tego typu ludzie są, bo apostoł Paweł chodzili za nim. W liście do Galacjan mówi o judaizujących, żeby się ich wystrzegać, nie? Judaizujących, czyli tych, którzy wciągali ludzi z powrotem pod prawo. I jeszcze w jednym miejscu, że nie pamiętam, a w Rzymian, czy gdzieś jeszcze, w dwóch miejscach przynajmniej o tym mówi. I ostatecznie skończyło się to soborem w 15 rozdziale dziejów apostolskich, nie? W którym musieli ustalić, czy chrześcijanie pochodzący z pogan powinni wchodzić pod prawo Mojżesza, czy się obrzezywać i zaczynać te wszystkie historie, ci, co się nawracają, czy nie powinni. Werdykt był bardzo prosty, no nie? Że nie tylko nie muszą w ogóle wchodzić pod prawo Mojżesza, ale dostali cztery. Niektórzy mówią, że to są takie, powiedzmy, Noahide, czyli od Noego jeszcze przykazania. Pamiętacie, jakie były? Powstrzymywać się od cudzołóstwa, od tego, co zadławione, od krwi, od rzeczy składanych bałwanom. Nie? I nic więcej nie ma. I to ustanowił pierwszy sobór, na którym praktycznie byli sami Żydzi, nie? Na tym soborze. I nawet zobaczcie, że o Mojżeszu za bardzo nie wspomnieli. Nie? Tak jak powiedziałem, niektórzy uważają, że to jest sprawa, którą Bóg dał dla Noego zaraz po potopie. Ale więc przedtem byli tacy ludzie i są do dzisiaj. Nie? Ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że wiecie, jak są ludzie w różnych religiach, się rodzą i sobie tam je celebrują, obojętnie jaka to jest religia, to jest okej. Okay. Ale jak są ludzie, którzy chcą już iść za Bogiem, Biblii i wtedy znajdują się różni, powiedzmy, różne takie, to są inny poziom zwiedzenia jest, nie? Że wtedy zamiast iść za Bogiem, Biblii, tak jak Biblia naucza, to ktoś cię ściąga w szabat, ktoś cię wciąga pod prawo Mojżesza, bo to brzmi nieźle też, nie? Bo to było dobre i to było Boże. I to dalej, powiedzmy, prawo jest dobre, bo Biblia o tym mówi, może o tym powiemy. Jak się nie dogadamy do końca, ja tak mówię, mam 40 minut tych slajdów, tam może mniej troszeczkę. Co ty mówiłeś jeszcze, że jaki ten nie można jeść to, co uduszone? Zadławione, czyli po prostu padliny. Padliny. Ja się zawsze na tym zastanawiam, jak złapiesz rybę i ta ryba zdechnie, się udusi. My ją później jemy. Ja, wiesz, to nie jest tak, bo chodzi o to, że czasami jak coś padło, zdechło, to czy nie było chore od czegoś, nie wiadomo od czego padło, nie? I wtedy może się zjeść coś chorego, nie? A wiecie, bo ja na przykład... Zadławione, zaduszone, jakieś takie, wiesz... Właśnie zaduszone, to ja się zawsze zastanawiam nad rybami, złapiesz szczupaka, wiesz, wrzucasz go do łódki, on tam, wiesz, pa, skacze no. I zdycha, śnięty, nie? I później go jemy. Okej, dobra, jest to w Dziejach Apostolskich, fajnie, że mówimy, znajdziemy sobie tutaj bardziej szybciej, gdzie... Jest? Dzieje apostolskie, 15 rozdział. I potem wejdziemy w Grekę, zobaczymy, co to za greckie słowo jest, okej? Okay? Właśnie, bo też trochę jest... No może chodzi o to, że stres taka ryba ma, nie? I potem ty jesz ten stres. Stres, wiesz, ja bez jedzenia tej ryby to ja mam stres, nie? Każde zwierzę, które jest taki okay, sposób jest tak. Męczeński. No. Wystrzegajcie się ofiar składanych bożkom. Od krwi, od tego, co, o tu jest nawet napisane, uduszone, see? I od nierządu. Cztery rzeczy. Okej, okay, to jest 15:29, Dzieje Apostolskie. Wiesz, krew, dlaczego krew? No krew to jest życie. Życie. I dlatego po prostu nie można jeść czegoś żywego. Jest też brudna bardzo krew, nie? Bardzo brudna krew jest, nie? Okej, okay, od tego, co strangled, jest to jest napisane. Strangled. No to uduszone. Ja. Ale może w hebrajskim było inne słowo? To oni dusili zwierzęta? O, killed without letting out the blood. Czyli zabite bez możliwości uduszenia krwi. Tak.
Że ona tam bardziej pozostała. Ja, czyli to dalej, to mówię, bardziej chodzi o padlinę, nie? Dlatego, że to jest zwierzę, które leży zabite, a krew w nim pozostała, nie? I wtedy z tego, co się orientuje, to się psuje bardzo szybko, nie? Jak się nie spuści krwi. Krew trzeba spuścić. Jak myśliwi chodzą gdzieś tam, zastrzelą coś, to pierwsze, co robią na miejscu, od razu wypuszczają krew ze zwierzaka. Te myśli nie miały dostępu do naszej... Ej, zacznijmy z tematu, nie? Jest miejsce w Izajaszu, w którym Bóg mówi przez Izajasza, że mam dosyć waszych świąt, mam dosyć waszych szabatów, tego wszystkiego, bo po prostu są tylko wyuczone rytuały i ofiar, nie? Czyli po prostu ja w tamtym rozważaniu, mam tu, mogę te slajdy otworzyć, ale nie chcę do niego wracać za bardzo, bo mam te slajdy też tutaj z tamtego rozważania, że bo Biblia mówi o tym tutaj w tych slajdach, które teraz przygotowałem, też jest powiedziane, że prawo zostało dodane z powodu przestępstw, nie? I jak Żydzi wchodzili do Kanaanu, a tam się działo bardzo dużo różnych złych rzeczy, nie? Gdzie te hybrydowe, demoniczne, różne istoty i ludzie, którzy tam mieszkali, składali ofiary z dzieci dla Molocha i robili jeszcze inne różne rzeczy, nie? Czyli bardzo dużo demonicznych rzeczy się działo, czary i te wszystkie historie. I gdzie Bóg dał im też prawo, żeby ich ustrzec. I w wielu miejscach jest napisane, że wchodzicie tam i nie będziecie robić tego, co oni tam robią. Dlatego mówię wam, macie tak i tak żyć i tak postępować, bo ja jestem wasz Pan, ja was uświęcam. I słowo jest uświęcam bardzo ważne. Słowo uświęcam i święty. Nie? Ja to mam w tych slajdach przygotowane i zaraz, jakbyśmy skończyli naszą rozmowę sobie, to mogę przejść do nich. Dlatego, że ja tu mam cały taki, bo to o czym teraz mówimy, to trzeba wziąć całym kontekstem Biblii. Całym, od pierwszej do ostatniej strony, nie? Od tego, co Bóg mówi, że było, zanim nawet powstał świat, do tego, co będzie, jak już tego świata nie będzie. Żeby zrozumieć to, że po prostu Jezus łamał szabat na przykład, nie? Czy w ogóle, nie wszystkie prawa, ale niektóre też łamał, nie? Czy jak to jest w tym wszystkim? Dlaczego on właściwie mógł to robić nawet, nie? I jak my w tym wszystkim ludzie w ogóle wyglądamy, nie? Jak chcecie, to mogę przejść do tego tematu, jak nie, to możemy jeszcze rozmawiać. Ale w jakim sensie, gdyby to słowo łamał, pokaż, gdzie to jest w Piśmie Świętym. 5,17 Jana. Ewangelia Jana 5,17. A czy jest jeszcze jakieś inne miejsce? Znaczy nie ma w tym słowie 5,18. 5,18? Tak, bo, ale jest na przykład napisane, bo są różne rzeczy, które Jezus, tak powiedziałem, i podróżował, i dotykał nieczystych, trędowatych. Różne rzeczy Pan Jezus robił. Które były przez prawo jawnie zabronione, nie? I wiecie, i... Ale to była opinia Żydów. A gdzie to jest napisane? Zaraz. Opinia Żydów, rozumiem. Nie, przeczytaj werset cały. To jest napisane. Dlatego też Żydzi tym usilnie starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem. Więc, ale kto to mówi? Żydzi to mówią? Żydzi. Nie, to Jan mówi. Jezus zrobił człowieka w całym. Nie, Jan mówi to, nie Żydzi. Tak, że Żydzi tak mówili. A nie jest napisane, że mówili, tylko chcieli go po prostu zabić, bo łamał szabat. Jan mówi. To jest relacja Jana. O Żydach. O Żydach. Nie. Tak. Nie. A co, o Jezusie nic nie mówi? Jezus. Dobra, przeczytaj całe zdanie. 17 rozumiem. No, poczekaj, jeszcze wiesz co? To weź z tym 19 razem. No okej, 19. Dwa, bo to jest kontekst, taki mniejszy kontekst jest, ale przeczytaj z 18. Załóżmy 17, 18, 19, okej, całość. Dobra, ja, to jest 17 też chciałem to. A Jezus im odpowiedział, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równym Bogu. Wtedy Jezus im odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni ojciec. Co bowiem on czyni, to i syn czyni to sam, tak samo. No więc Jezus nie mówi, że sorry, ja nie łamię szabat, co wy Żydzi gadacie, tylko mówi, że tak, ojciec pracuje, działa, ja też działam, pracuje, tam jest słowo, właśnie do niego idę. Nawet tu widzicie, zobaczcie, tu widać, working. Father my until now is working, and I am working. I tutaj, w polskich tłumaczeniach, na przykład Biblia Gdańska, ojciec mój dotąd pracuje i ja pracuję. Tak, ale on już wcześniej powiedział, że szabat jest dla ludzi. To znaczy co? Ale to nie chodzi
pracę wykonywaną, tylko pracę Boże. Ja się pomodliłam, mówię, Boże, daj mi dzisiaj zrobić Twoją pracę, nie? I zaprowadził mnie Bóg do sklepu. I baba stała, emerytka, nie mogła sobie zapłacić za wszystko, odłożyła dwie rzeczy na bok, a ja powiedziałam kasjerce, ja jej za to zapłacę. Posłuchajcie, bo jak powiedziałam, najpierw byśmy to wzięli całością, a potem można zrozumieć poszczególne te. To Jezus nie przy okazji robił różne rzeczy, że tam, nie wiem, przyszedł naprawić stół, czy zbudować, bo był stolarzem, czy tam tym, powiedzmy, inaczej to się, nie wiem, jak się po polsku nazywa, cieślą, czyli zbudować komuś dach na przykład. Nie? Przyszedł i 5 dni robił, a przy okazji w sobotę uzdrowił. Nie? To nie była jego praca. Pracą jego było zrobić dach, nie? A w sobotę to tam, okej, okay, tam pedagog, nie? Rozumiecie? Nie. To była jego praca. Okay? On kiedy zaczął swoją służbę, kiedy został namaszczony, to było jego zadanie do wykonania. To była jego praca. Głosić Królestwo Boże, uzdrawiać, wyganiać demony i tak dalej. To nie było jakiś, wiecie, to było jego, jakby to powiedzieć, full-time job. Nie? To. I sam mówi, ja pracuję i ojciec mój pracuje. Wiecie co? Nigdzie nie czytamy w Nowym Testamencie, żeby Pan Jezus, może czytamy, nie wiem, ale nie myślę teraz, żeby Pan Jezus uzdrowił kogoś, kto jakby poczekał jeden dzień, to by umarł. Rozumiecie? Wszyscy ci ludzie mogli spokojnie przyjść w niedzielę, zostać uzdrowieni. Wszystkich, jeżeli by się pilnował, to by nawet nie robił, wiecie czego nie robiłby, takiego zamieszania, jak teraz mamy. Po prostu w ogóle w sobotę by siedział, było napisane, że odpoczywał. Jego mama odpoczywała. On nie mówił, kazał, że uzdrawianie to nie jest prawda, bo wiedział, że... To myślisz, że lekarze nie pracują? Badek. Że ważniejsze jest, żeby był człowiek uzdrowiony, czy żeby nic nie zrobić. Nie? Że to gdzieś, tak jest powiedziane, że nie pamiętam, gdzie tak czytałam w Ewangeliach. Jest tak gdzieś, że po prostu dla Jezusa uzdrawianie to nie była praca. Dlatego to Żydzi mówili, że on łamał szabat. Kasia, sam Jezus mówi, ja pracuję. Ale to się nie odnosi do tego, ale to nie jest w kontekście, że ja pracuję w czasie szabatu. A w jakiej pracy? W jakim kontekście się odnosi? Poczekajcie, pamiętacie? Poczekajcie, 2 tygodnie temu zdefiniowaliśmy przede wszystkim, czym jest ten szabat. Nie? Żeby było wiadomo mówić, co się łamie, a co się nie łamie. Zdefiniowaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Że miałeś zostać w domu i rozmawiać o Bogu. Nawet nie mogłeś sobie jedzenia przygotować. Okay? Nie mogłeś w ogóle nigdzie podróżować, nie mogłeś nic robić. Tak jak powiedziałem, jedzenie trzeba zrobić dzień wcześniej. Tak, i spędzać czas z rodziną, mówić o Bożych rzeczach. Nawet nie mogłeś gadać o czymkolwiek innym, o tym, o krowach, o osłach, czy kozach, czy cokolwiek tam mieli, owce, czy pole obrodzić, tylko o rzeczach Bożych. Zostajesz w domu i to jest szabat. Tak Bóg powiedział o szabacie i nigdy tego nie zmienił, okej? Okay? Zostajesz w domu. Samo to, że Jezus gdzieś chodził w ogóle do synagogi, chodzenie do synagogi było już łamaniem szabatów. Rozumiecie? Że jak się mieli zostać w domu, okej, w inne święta, mieli się zbierać wszyscy razem, w inne szabaty. Ale w normalny, zwykły szabat każdy miał siedzieć w swoim dwelling place, w miejscu, w którym kto mieszka. Nie? Jak mieszka w namiocie, to w namiocie, jak w domu, to w domu, jak, nie wiem, w pałacu, to w pałacu. Nie? Ciekawe jest to, że w Biblii, z tego, co ja widzę, nie wiem, może możecie mnie poprawić, jeśli znacie jakieś wersety, nie widać, nie jest przedstawiony żaden fragment, w którym Jezus stawia siebie jako przykład wypełniania prawa. Na przykład, okej, okay, widzicie, jest sobota, ja dzisiaj, proszę mnie nie odwiedzać, to jest mój czas. Dokładnie, właśnie o to mi chodzi. Nie ma żadnego takiego wersetu, żeby Jezus był przykładem dla nas do naśladowania sabatu. Dokładnie, zero. Nie o to chodzi. Ani jednego nawet nie chodzi o łamanie, ani nie łamanie sabatu. Owszem, to jest nie, łamanie, to, według że prawa, z pola i zbierali według te głosy, prawa, to jest łamanie szabatu. Bo mówicie, musisz, Kasia, zrozumieć, czym, jak chcę te nauczanie wejść tam na początku tego, co 2 tygodnie temu było. Zobacz, tam definiujemy, ja definiuję szabat. Jest napisane, Bóg ileś razy powiedział, żadnej pracy. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. No to, wiecie, uzdrawianie jest jakąś pracą, bo jeżeli przyszło do niego, jest po tym tutaj dalej jest napisane, że po prostu za nim tłum. Jezus też powiedział, ja jestem Panem szabatu, czyli ja jestem nad szabatem. Ja decyduję, co będzie robione w czasie szabatu. I też było też powiedziane, nie chcę, żebyście w szabat chodzili przygnębieni, a wyciskali z drugiego człowieka i się kłócili i dawali mu w pec. Szabat, tak jak a wiele rzeczy w Starym Testamencie jest cieniem rzeczy przyszłych, okej? Okay? Szabat jest cieniem zbawienia. Okay? Odpoczynku w Bogu. To znowu wylałaś? To nie ja, to ona. Szabat był
symbolem zbawienia. Okay? I zbawienie mamy w Jezusie Chrystusie, odpocznienie mamy w Jezusie Chrystusie. I on, bo prawo jest, Biblia mówi, że jest też duchowe. Okay? Okej. Okay. Mogę zacząć temat? Mogę zacząć temat. I postaram się wyjaśnić ogólnie, jak ja to rozumiem i wierzę, że rozumiem to dobrze, że tak jak Biblia mówi... Waldek, ja myślę, że powinieneś wrócić, albo żeby było dobrze, Kasia, żebyś wrócił do tego, co nam pokazałaś ostatnio, definicję szabatu, co można było robić, czego nie wolno było robić. Mogę jeszcze coś na przykład powiedzieć? Kasi nie było, wiesz? Ja nie mam. Waldek, mogę coś powiedzieć odnośnie właśnie tego tytułu. Bo uważam, że ten tytuł, wydaje mi się, byłby lepszy, gdyby było pytanie. Dla mnie jest, rozumiesz, twierdzenie. Który tytuł? Tego nauczania. Ale słuchaj, ja to widzę normalnie, jak się tutaj w Grece. Bo to wiesz, ten werset, który... Że on mówi, mówimy, Jan, no mów sobie. Wcale nic nie, z tego nie wynika, że Pan Jezus łamał szabat. To jest była okay. Opinia Żydów. Nie, nie, jest nieprawda, to była opinia Jana. Jan to powiedział. Jan Żydzi. Powiedział o Żydach. Nie, nie, że Żydzi chcieli go zabić, bo łamał szabat. Bo łamał szabat. No właśnie. A Jan nie powiedział, że w ich opinii łamał szabat. W ich opinii, czy im się wydawało, że łamał szabat. Czy że łamał ich nauczania, jakieś ich... łamał szabat. Szabat jest strykt. I że nazywał ojca swoim... Boga swoim ojcem. Ja. I Jezus faktycznie... A Jezus mówi, ja pracuję i mój ojciec pracuje, co chcecie? Jezus faktycznie nazywał... Oni też pracowali, no worry, oni to, że chodzili tam gdzieś, to też pracowali. Wszyscy w tym czasie łamali szabat. Tak, ale oni się źle właśnie to wszystko rozumieli, dlatego Jezus przyszedł, żeby im to wyprostować. Dokładnie, ja wam powiem inaczej, teraz bardzo tak ogólnie. Jak Jezus został namaszczony do swojej służby, to prawo przestało być już w ogóle, jakby to powiedzieć, w mocy. Okej? Okay? Straciło swoją moc. Okay? W momencie, kiedy Jezus został namaszczony, czy ochrzczony i namaszczony Duchem Świętym, to w tym momencie prawo w Bożych oczach przestało po prostu mieć jakąkolwiek moc. Nie? Prawo jest na dzisiaj, tu mam też te slajdy, tylko dobre, że jak ktoś kradnie i tak dalej, to możemy powiedzieć, słuchaj, Bóg powiedział, nie będziesz kradł, bo do piekła pójdziesz. Okay, jest napisane przykazanie tam piąte, czy szóste, czy dziewiąte, whatever. Nie rozumiecie? To jest tylko dobre. A wszyscy znali prawo i też o tym zaraz powiem. I mówię wam, że to można tylko objąć całościowo, bo na fragmentach nie obejmiemy tego. Także teoretycznie Jezus, przepraszam, jeszcze jedną myśl. Normalnie Jezus nie łamał szabat. A nie złamał żadnego przykazania, bo żadne z nich nie było już nie miało mocy żadnej, prawnej. A Jan jeszcze tego nie wiedział, nie? O tak było. Bo łaska panuje nad prawem. Tak, o to mi chodzi, że on... Łaska panuje nad prawem. Nawet jak masz prawo i je złamiesz, to i tak łaska panuje, bo powyżej prawa. A Jezus był tą łaską. Tak, także jak on mówi, że to już prawo, tak powiedziałem, prawo już nie było ważne zupełnie, nieważne, całe, wszystkie 10 przykazań, okej? Okay? I zaczęło się coś innego, ja tu zaraz wyjaśnię, nie? Bo tak mówię, Biblia mówi wszystko, mówię wam, tam jest wszystko i jeszcze ileś tych wersetów mam, że jeszcze trochę pokażę, nie? Jak się czyta powoli, spokojnie i tak dalej, to można dojść do wszystkiego. Tak, ale jak rozmawiał z tym młodym bogaczem, który go pytał o to, jak ma uzyskać życie wieczne, to Jezus z nim rozmawiał i powiedział, musisz przestrzegać wszystkim przekazań. Także nie powiedział, słuchaj, ja mam dla ciebie coś nowego, odrzucamy to, co było, musisz przestrzegać to, co ja mówię. Nie, on powiedział, że musisz... Dokładnie. Przestrzegać. Musisz przestrzegać 10 przykazań, a gościu sobie pomyśli, leżę, po mnie. Po mnie. Nie jestem w stanie przestrzegać 10 przykazań. To co teraz mam zrobić? To jest trudne, to, że Pan Jezus nie powiedział w tym momencie własnymi słowami, że tamto już jest nieważne, teraz jest coś nowego. Pan Jezus znał jego serce. I to, co on mu odpowiedział, mówi, od młodości jestem tak nauczony i przestrzegam. Pan Jezus mówi tak, to teraz sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Słuchajcie, bo jest tak, bo to, co Jezus robił, to on nie przyszedł, nie? Nie przyszedł, teraz powiedział tak, hej ludzie, ja za grzechy umieram, prawo już jest nieważne. Powiedział tak? Nie powiedział. On dla wielu nawet Żydów zrobił to tajemnicą. Wiecie, że w pewnym momencie, jak Żydzi powiedzieli, że on wygania demony mocą Belzebuba, księcia demonów, to od tego momentu czytamy, że już więcej do nich nie mówił nic, tylko w przypowieściach. A jak się zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach, to powiedział, że dlatego, żeby nie rozumieli, żeby słuchali, a nie rozumieli. Czyli zobaczcie, nie dość, że mówił, przyszedł do nich, to nie dość, że mówił, to jeszcze tak mówił, żeby celowo nie rozumieli, co mówi, żeby się nie nawrócili, jest tam napisane, żeby nie, się nie nawrócili, nie zrozumieli i się nie nawrócili. Zamknął to przed nimi.
dlatego że mieli zatwardzone serca, dlatego że oni w ogóle nie chcieli go słuchać i tak dalej. Biblia nam mówi, wiecie, Bóg nam wszystkiego cały czas nie objawia, dlatego że nawet w normalnym życiu nie objawia nam wszystkiego. Nie ma ani jednej osoby, która by miała objawione wszystko, to jest raz. A dwa, to nikt z nas nie ma objawionego wszystkiego. Mamy trochę, a resztę bierzemy wiarą. Musimy ciągnąć. Na wierze się wszystko opiera, a nie na pełnej wiedzy. Nie? I tak samo tu. Pan Jezus miał jakieś dzieło do wykonania. On nie mógł pewnych rzeczy powiedzieć, bo by się nie mogły wykonać te rzeczy. Nie? Jakby na przykład... Okej, to jest odwrotność, zupełnie zły przykład. Jakby szedł, biegł terrorysta z bombą, mówił, biegnę wysadzić dworzec kolejowy, nie? Ale jeszcze ma 5 kilometrów. To by go zastrzelili, zanim dobiegnie. Nie? A to jest odwrotność, myśl. Bo Jezus przyszedł jako... Bóg na wrogi teren, księciem tego świata jest szatan. On tu przyszedł zrobić porządek, on przyszedł go pokonać. On nie mógł być jawnie, wielu rzeczy nie mógł mówić. Sam uzdrawiał, mówił, nie mów nikomu, nie mówcie nikomu. Wiele rzeczy przed światem duchowym i religijnym było zamkniętych również. I on to po prostu dopiero jak się wykonało, to i tak do tej pory wielu tego nie wie, co się dzieje. Nie? Zobaczcie, że judaizm jest jedyną, muzułmanie wierzą w Jezusa jako jakiegoś tam, nie? Że był chociaż Mesjaszem czy coś tam. Judaiści w ogóle nie. Nie? Także Tak to jest nam przedstawione i objawienie Biblii jest progresywne, nie? Czyli okej, w pierwszych wersetach do Żydów nie mówił, że przyszedł to czy to zrobić, ale potem czytamy, że robił to, nie? Rozumiesz, o co chodzi, że tak właśnie jest, nie? Tak jest i tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa jest nawet napisane, że rzeczy tajemne należą do Pana, naszego Boga, a objawione do nas i naszych synów na wieki. Abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. Także po prostu Bóg za siebie... Znaczy nie objawił nam wszystkiego, tylko mówiąc. Wiecie, ja jak myślę, im więcej poznaję, tym wiem, że jeszcze... Wiecie, to jak to jest? To jest tak, jakbyś wychodził na taką górę jakąś, nie? I tak się trakiem nieraz jeździło po górach tam na zachodzie. Że jedziesz, już myślisz, że wjechałeś tam... U ludzi, a tam jest tak niby już, ale jeszcze nie jest z górki, ale jeszcze jedna. Normalnie jedziesz i jeszcze jedna, nie? Normalnie po 20-30 kilometrów pod górę. Szok, nie? Także tak jakoś tak jest, nie? Jak się do Wyoming wjeżdża, jak się przejedzie Cheyenne w Wyoming, to jest taka duża góra, Laramie się nazywa miejscowość, jak się nie mylę, nie? Albo może się inaczej nazywa, ale jakoś tak. Normalnie jedziesz i jedziesz i jedziesz i nie ma końca, nie? I tak mówię, tak trochę wiedziesz i znowu, i trochę, i po troszeczkę, nie? Więc wracając do tego tytułu, uważam, że lepszy byłby tytuł, gdyby było pytanie, czy Jezus łamał szabat? Jak Piłat powiedział, dałem co dałem. Napisałem co napisałem. Okej, okay, dobra. A Kasia jest? Bo ja nie chcę, żeby potem znowu się cofać ileś tam myśli. Kasia słyszy. Słyszy, okej. Okay. Słuchajcie, dobra. Nie mam dużo slajdów, mam 40 slajdów i niektóre mogą wziąć mniej niż minutę, to może z pół godziny zajmie, a jak będzie może trochę dłużej, okej? Okay? Ale będę chciał wam przedstawić ogólny cały picture tego, nie? Z którego musimy wyjść. Czyli tak, zaczynamy z takiego miejsca. To jest Księga Izajasza, Stary Testament. I wołał jeden do drugiego, święty, 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 Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Tu dowiadujemy się, że Bóg jest święty, okej? Okay? Ja myślę, że po trzykroć święty, 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 Ojciec, Syn i Duch, Pan zastępów, nie? Jahwe, Cevaot, czy coś takiego. Więc w Starym Testamencie się dowiadujemy, że Bóg jest święty, okej? Okay? Jahwe. W Nowym Testamencie Księga Objawienia też mówi, że każde z tych czterech stworzeń miało po 6 skrzydeł dookoła, wewnątrz były pełne oczu i bez odpoczynku dniem i nocą mówią non-stop. Święty, święty, święty Pan Bóg, nie? Czyli być może mówią Jahwe Elohim. Nie? Jest też wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. Czyli też jest wszechmogący Bóg, święty, święty, święty wszechmogący, ale też jest wszech, jakby to powiedzieć, istnieje zawsze. Tak? Czyli był, jest i będzie, czyli ma przyjść, powiedzmy, ale wiemy, że Bóg jest zawsze. Czyli tak, wraca ten obrazek taki, podobny, nie? Tego Ojciec i Syn i Duch, Boga. Wieczność, czas nie istnieje, jest Bóg, który jest święty, jest wszechmogący, jest w wieczności. Wyobraźmy sobie to, nie istnieje czas, jest Bóg, święty, święty, święty. Okay? Gdzieś w wieczności jeszcze, nie? Nie ma nic na razie, znaczy jest Bóg. Tak? Nie wiemy, co jest tak naprawdę przed tym. Okay? I też Biblia nam mówi, że ten Bóg jest miłością. Okay, ta serduszko reprezentuje miłość, atrybut taki Boga. Załóżmy inne też, nie?
To tak sobie pościągałem sobie niektóre rzeczy z tego jakiegoś rozważania, które kiedyś było. Niektóre slajdy będą. Tak trochę mieszane, trochę pod to zrobione. Czyli dowiadujemy się, że Bóg jest miłością. Definicja miłości jest taka, że nie zazdrości, miłość nie pożąda swego i tak dalej. Jeśli Bóg byłby jeden, to nie byłoby w ogóle żadnego sensu, jeśli jest jeden. Jeśli jest trzy osoby definicja Boga, to ma sens. Jeden, nie, rozumiecie? Między sobą nie mają tego, powiedzmy, tych wszystkich, wiecie, tych pożądliwości i tak dalej. Są tym, co Biblia mówi. Jeden drugiemu nie zazdrości, rozumiecie to czy nie? Inaczej Bóg by nie mógł być miłością, jakby nie było trzy osoby. Jakby był tylko, załóżmy, jak mówią, Allah jest jeden i koniec, nie ma syna, nie? Dobra, więc dowiadujemy się też, że Bóg jest miłością. Czyli to jest jego taki jakby, to jest taki cały pakiet takich atrybutów bożych, to kim on jest, okay? Ten Bóg. I Biblia nam w kilku miejscach mówi, że Bóg jest miłością, jakbyśmy chcieli, no nie? Że Bóg jest miłością, gdyż Bóg jest miłością. Miłość Boga, Bóg tak nas umiłował, Jego miłość. Bóg jest miłością. Bóg nie, jakby to powiedzieć, nie ma miłości czy coś. Nie? W Starym Testamencie to był kadosz, w Nowym Testamencie zapomniałem greckie słowo, ale też greckie słowo to jest, miłość jest agape, nie? Right? Kadosz to był święty, hagios po grecku święty, sobie porobią notatki, tak? Czyli natura Boga to jest właśnie święta, miłość i tak dalej. To jest natura Boga i jeszcze nie ma stworzenia żadnego. Nie ma nic, okej? Okay? Rozumiemy, jesteśmy jeszcze przed tym, zanim się stworzyło cokolwiek, znaczy zanim Bóg stworzył cokolwiek. Czyli Bóg jest wiecznie istniejący poza jakimkolwiek czasem, jest miłością, jest po prostu, nie? I Bóg, dowiadujemy się, że ma dwa rodzaje atrybutów, okej? Okay? Komunikowalne, to już z Biblii później. Dowiadujemy się, że są też niekomunikowalne atrybuty Boga, to kim on jest. Nie? Czyli komunikowalne to są takie jak świętość, prawość, sprawiedliwość, dobroć, łaska, wierność, prawda, miłość i jeszcze parę. Tam gdzieś może później ma, może nie. Znaczy w tym chyba już nie. To. I to generalnie nazywamy te komunikowalne jako kod moralny, prawo moralne. Czyli to, kim Bóg jest, określa prawo moralne. On jest tą miłością, on jest tą moralnością, on jest tym standardem moralnym, nie? Sam Bóg. Atrybuty niekomunikowalne, czyli te, które nie dadzą się wyrazić, to jest, że jest wszechmogący, że jest pełen doskonałej, niezmiernej miłości, wszechobecny, wszechmocny, wieczny, niezmienny, nieskończenie, niezmiennie prawdziwy, samoistniejący, samowystarczalny, niezmiennie doskonały, trójjedyny. To są atrybuty niekomunikowalne, których my nie możemy poznać jako tako, ale te miłość Jego i prawość i tak dalej możemy poznać przez objawienie też, nie? Czyli to jest to. Więc kim jest Bóg? Bóg jest święty. To są Jego atrybuty, to kim On jest. Nie? I teraz przychodzi moment, w którym Bóg zdecydował się stworzyć niebo i ziemię. I teraz tak, ten werset zostawię, żebyśmy cały czas pamiętali, to kim jest nie widzicie tego, okej, jeszcze tu. To zostawię tu, żebyśmy cały czas pamiętali, one będą szły przez wszystkie slajdy, ta góra, żebyśmy pamiętali, jaki jest Bóg. To jest Bóg. Tu jest Jego symbol. Bóg najpierw stworzył niebo, niebiosa jest napisana, Shamaim. Nie? Niebiosa, później stworzył ziemię. Okay? Jak stworzył niebiosa, te dwa światy, załóżmy, że będziemy mówili niebo, te dwa światy stworzył niebo i ziemię. Okay? Gdzieś w niebie dowiadujemy się później, że jak stworzył niebo, tam stworzył istoty różne anielskie, tu jest aniołek, reprezentuje tych anielskie istoty, różne stworzenia, które tutaj jest napisane, że dniem i nocą bez odpoczynku śpiewają, czy mówią święty, święty, święty. Nie? Więc tam gdzieś w niebie Bóg ma świątynię swoją. Okay? I to jest, załóżmy, reprezentuje świątynię. I w tej świątyni gdzieś ma Bóg swój tron. Okay? W miejscu najświętszym. To jest ten Bóg, który stworzył niebo. To się dzieje w niebie, na poziomie nieba. I później stworzył Bóg człowieka. Okay? Biały człowieczek. Nie? Ten biały człowieczek też ma te serduszko. Dlatego, że Bóg wkładając w niego swojego ducha, w tego człowieka, włożył do niego siebie. Część siebie. Coś świętego. Jest napisane, że ducha Bóg tchnął i człowiek stał się istotą żyjącą. Duch, dusza i ciało. Czyli ta świętość, duch, świętość Boga, czyli sam Bóg w człowieku powodował, że ten Boży charakter w tym człowieku był. Czyli tutaj zrobiłem tak. Świętość, prawość, dobroć, prawda, miłość. To się nazywa imago Dei. To stworzenie. Na wzór jest, powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Niech panuje. Cechy Boga. Bóg stworzył wszystko, potem na końcu stworzył człowieka i dał mu panowanie. Człowiek jest też święty. Bóg jest święty, święty, bo jest oddzielony od swojego stworzenia, ale człowiek był oddzielony też od tego stworzenia w tym sensie, że on nie stał się jednym ze wszystkiego, tylko stał się wyjątkowy, oddzielony do rządzenia nim. Nie? To stworzenie miało służyć jemu, nie? Człowiekowi. Więc to jest mniej więcej na podobieństwo Bóg stworzył, czyli samego człowieka stworzył na swoje podobieństwo i stworzył dla człowieka też różne rzeczy, żeby człowiek mógł panować, żeby mógł królować, nie?
Okej. I teraz dalej, zaraz jeszcze się cofnę, bo sobie porobiłem notatki. Dlatego, że przeważnie daję slajdom nazwy, to przynajmniej wiem, o czym ten slajd ma mówić. Dzisiaj robiłem je, dlatego się raczej nie gubię. Okej. Więc jeszcze muszę, jedno zdanie bardzo ważne straciłem. Stworzył człowieka Bóg, czyli tak, oddzielonego do panowania nad ziemią, ale też do relacji ze sobą. Bo już w Ogrodzie Eden czytamy, że Bóg się przechadzał z Adamem, nie? Czyli dla siebie Bóg stworzył człowieka. Trudno powiedzieć, żebym miał partnera, na pewno nie partnera, nie? Ale takiego, wiecie, do rozmowy czy kogoś, ale swoje stworzenie. Tak? Jest też napisane, że wszystko było dobre, co Bóg na końcu powiedział, że stworzył. Nie? Czyli Bóg sobie stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, włożył w niego swój charakter, swoją świętość, swoje atrybuty, dał mu ziemię do panowania, zwierzęta i wszystko, żeby człowiek był, powiedzmy, no nie wiem, sam w sobie happy, ale i żeby Bóg miał z niego satysfakcję i radość, nie? Też ze swojego dzieła, nie? Bo widział Bóg na końcu, że wszystko było dobre, czyli to tak, dla mnie to tak brzmi, że był zadowolony, nie? Ze swojego stworzenia, okej? Czyli ten oddzielony Bóg, który jest teraz w niebie, gdzie ma masę aniołów, stworzył też ziemię fizyczne, chociaż ja myślę, że to jest jakieś jedno, tylko działka jest, nie? Między niebem a ziemią. Jedno jako całość stworzenie, nie? Niebo i ziemia. I teraz tak. I okay, Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było dobre, to bardzo dobre, i nastał wieczór, poranek, dzień szósty i tak dalej. Czyli mamy naszego człowieka, okay, stworzonego przez Boga perfekcyjnie, jest oddzielony od stworzenia, przeznaczony do panowania i relacji z Bogiem. Bóg się przechadzał po ogrodzie, to już powiedziałem, to z moich notatek, co tu czytam. I teraz, pierwsza rzecz, która się nastąpiła, to nastąpił bunt, jakiś bunt aniołów, szatana, okay? Czyli trochę podzielimy ich na dwóch, będzie teraz czarny, więcej się pojawiał. I człowiek przez to, że zgrzeszył, wiecie co? Umarł duchowo. Stracił to, co Bóg w niego włożył. Duchowo umarł. Tak jest napisane, nie wiem, czy tutaj w tym momencie. Jest Słowo Boże. I Bóg powiedział do Adama, jeśli zjesz w dniu, w którym zjesz, umrzesz. Nie tam za 900 lat będziesz powoli umierał. W dniu. I umarł od razu duchowo. Stracił relację, stracił kontakt. Dużo rzeczy się popsuło. Okay? Popsuło się między człowiekiem a Bogiem. No nie? Spadło przekleństwo. W ogóle masa rzeczy się stała. Nie? Człowiek stracił swój status i stracił na tym też Bóg, bo Bóg stracił człowieka, takiego jak stworzył. Rozumiemy? Bóg stracił też tego swoje stworzenie przez bunt anioła. Okay? Ja i tak myślę, okay, nie będę wychodził w bok albo za daleko do przodu. Dobra? Więc mamy napisane, że dlatego, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i przez grzech śmierć, także na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, bo ponieważ dziedziczymy tą naturę upadłą wszyscy teraz. Duch i ciało tylko się rodzimy. Nie? Nikt się nie rodzi już z duchem, z tym Bożym super, jakby takim powiedzieć, atrybutami. Aczkolwiek, jak zobaczcie, ja ich nie skreśliłem. Zrobiłem serce czarno-białe. Czyli te Boże tchnienie, ten kod moralny czy prawo moralne w człowieku jest, ale ono jest słabiutkie już teraz. Nie? Dużo ludzie idą po swojemu bardzo, wiecie, niektórzy tak, niektórzy tak, ale generalnie człowiek jest zły. I gdzieś tam w sercu w sobie wie. Nie? Nie ma tej świętości, prawości i tak dalej. Czyli atrybuty komunikowalne i ten imago Dei, obraz. Wiecie, że ten tło tutaj to jest zielone? Może nie w tych slajdach jeszcze, ale ono jest zielone, nie czarne, tak naprawdę, nie? Dlatego tu nawet jak się dobrze popatrzy, to widać imago Dei, te wszystkie literki, tylko whatever. Jest bardzo, bardzo ciemny, zielony kolor, okej? Okay? Więc wszyscy zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Bożej. Chwała Boża to jest esencja Boża, Duch Boży. Są pozbawieni Ducha Bożego, okej? Okay? I nastąpiła utrata tego, utrata obrazu Bożego. Człowiek się stał jakby jedno, nawet jak zwierzęca, zwierzaki, nie? Niemniej jednak dusza jest wieczna, okej? Okay? Więc Bóg, już tutaj nie mam tych slajdów, ale pamiętam, nie chce mi to wyjść, wyłaś. A czy można do tego charakteru dodać jeszcze niewinność? Można, to można jeszcze 10 rzeczy dodać. Dlatego, że to do mnie przemawia, że na przykład on stracił swoją niewinność, nie? Po zgrzeszeniu, to tak jak kobieta traci dziewictwo, nie? I traci niewinność. Czy mężczyzna też, wszystko jedno. Ale my odczuwamy to, że tracimy w tym momencie niewinność, że już na drugi dzień nie jesteśmy tacy sami. Okay. Zgadzamy się? Nie? Jest tak, no. Okej, okay, no skoro tak mówisz, to tak jest widocznie. Okej, okay, idziemy powolutku dalej. Czyli nastąpił upadek, poważne zamieszanie. Wiecie, że ziemia również została przeklęta, nie? Bo Bóg do niego mówi, będzie przeklęta z ciebie z powodu twojego też ziemia i tak dalej, będzie ci rodzić osty, ciernie i te inne rzeczy. I teraz tak, Bóg
To się nazywa protoewangelia. Tutaj nie mam tego wersetu, ale protoewangelia to jest to, że Jezus mówi już, że Bóg mówi już w ogrodzie do węża, że mu nasienie zera zdepcze głowę, okay? Kobiety. Czyli to już jest protoewangelia. To się tak nazywa, nie? Fachowo, nie? Więc Bóg, pomijam tu potopy i tak dalej, bo mówimy tylko o tym, koncentracja jest nad tym prawem, jak się w tym wszystkim, w całym tym działaniu ma prawo, prawo Mojżesza w tym wszystkim, nie? Więc Bóg już zapowiedział protoewangelię w ogrodzie, że będzie kiedyś jakiś taki dzień. Później działy się jeszcze różne rzeczy, okay? Ale od Abrahama Bóg, jest napisane, że w tym dniu właśnie Pan zawarł przymierze z Abrahamem. Wiecie, w innych miejscach jest napisane, że Bóg nie miał, Paweł mówi, że Bóg nie miał na kogo poświadczyć, to sam ze sobą zawarte przymierze. Czyli ojciec z synem zawarte przymierze. Nie jest napisane, że ojciec z synem, ale sam ze sobą. Nie z Abrahamem, bo Abraham spał. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi w tamtym czasie, nie? Także to Bóg ze sobą zawarł przymierze, mówiąc o twemu potomstwu. Tam też jest słowo zera hebrajskie i ono tylko może kontekst mówić, czy to jest liczba mnoga, czy pojedyncza. I teraz tak, i wyjaśnia nam to w liście do Galacjan. Otóż Abraham i jego potomkowi, jednemu, zostały dane obietnice, jak mówi, i jego potomkom, jak o wielu, ale je... Powoli. Nie mówi i jego potomkom, czyli dla Izraela, czy dla kogoś, te obietnice były, tylko... jak o wielu, ale jak o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Czyli Bóg zawarł przymierze z Abrahamem jakieś, że przyjdzie Chrystus i dam mu ziemię. Na razie to chodziło o ziemię Kanaan, ziemię, która była w tamtym czasie przez te wszystkie hybrydowe, masę tych różnych dziwnych, powiedzmy, istot, ludzi i tak dalej, takich pomieszanych i tak dalej, nie? Czyli i chciałbym dodać jeszcze, że to przymierze było bezwarunkowe. Rozumiecie? To nie było żadnych warunków, które Abraham musiał spełnić. Nie? Jeśli będziesz to, to przyjdzie. Jeśli nie, to nie przyjdzie. Nie? Rozumiemy? Bezwarunkowe. Okay? Bo Mojżeszowe przymierze nie było bezwarunkowe. Bo było cały czas, że kto będzie wypełniał, będzie przez nie żył. Jeśli nie będziecie wypełniać, to po was. Tak? Teraz. Chciałem o grzechu jeszcze powiedzieć. W czym jest teraz w takim razie grzech? Grzech, tak, każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo. Weźcie w swoich Bibliach, zobaczcie. Ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. Co u was jest napisane? Jak przetłumaczone? Pierwszy list Jana 3:4. Dlatego, że wielu ludzi, którzy wchodzą, bo to jest, zobaczcie, to jest list Jana, a wielu ludzi, którzy są za przestrzeganiem prawa Mojżesza, opierają się o ten werset, ja go zaraz rozbiję na grekę trochę, ale opierają się o to właśnie tłumaczenie w tej formie, że skoro jest prawo, a mówią, że to chodzi o mojżeszowe prawo, to jest i grzech, a skoro jest grzech, to i musi być prawo, jakby się zamyka kółko, nie? Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo. Ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A które tłumaczenie masz? UBG. Okej, to mamy to samo. A ja mam zakonu. Każdy, kto popełnia grzech, zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Dokładnie, bardzo podobne tłumaczenie. Jeszcze jakoś macie? Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. To jest, nie wiem skąd, jakie to jest tłumaczenie? Okej, dlatego że ja tutaj przetłumaczyłem to, no, to właśnie... O, Biblia Tysiąclecia tak przetłumaczyła to. Zobaczcie, że każdy, kto grzeszy, także dopuszcza się, ja dopisałem także, bo w Grece jest także, także dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. W momencie, w którym Adam zgrzeszył, rozpoczęło się bezprawie. Bezprawie się rozpoczęło, okej? To nie, ale prawa nie było, ale rozpoczęło się bezprawie, a tym samym był grzech. Rozumiemy, nie? Że, rozumiemy? Ponieważ nie było prawa, nie było konsekwencji i egzekucji tego. Ja, ale już było bezprawie, a grzech jest bezprawiem. Co nie? Niekoniecznie grzech jest przekraczaniem prawa Mojżesza. Nie? Jest po prostu bezprawiem. To jest wszystko, co przystępuje przeciwko Bogu, tym atrybutom, o których mówiliśmy, jest w pewnym sensie bezprawiem. Jest występowaniem przeciwko Bogu, to jest grzech. Okay? Czyli generalnie jest taka... Zobaczcie, że tu jest napisane, że to jest inne słowo. Anomia. Okay? Bezprawie, nieprawość, nieposłuszeństwo, grzech. A tu grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa. Okay? I prawo jest nomos słowo. Okay, jeszcze jest jedno słowo na to prawo, Jan używa. Ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Okay? Czyli tutaj troszeczkę o grzechu. Więc grzech jest od samego upadku i był już przed prawem Mojżesza. Okay? Mimo tego, że nie było jeszcze prawa. Więc pytanie jest kolejne, myśl. Ja się przepraszam, że przerwę. Ale jeszcze przypadkiem w ogrodzie Pan Jezus nie, Pan Bóg raczej nie dał prawa właśnie człowiekowi i rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść do woli z każdego drzewa, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia
kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. No. No to jest właśnie prawo. Ja, to jest, bo wiesz, bo ja tu jest wersja skrócona, nie? Bo tam gdzieś miałem, w tym innym to mam taką poszerzoną, 300 slajdów czy ileś, nie? A tutaj tak idziemy, bo tutaj o czymś innym chcę mówić. Dobrze, doskonale, złamał prawo Boże, przykazanie Boże złamał. Bóg dał mu przykazanie, tam Bóg mu dał wiele różnych rzeczy, a jeden zakaz tylko, nie? Bo będziesz robił to, będziesz uprawiał ziemię, to są dalej przykazania, nie? Będziesz to, będziesz tamto, czy coś takiego, nie? Będziecie się rozmnażać, nawet powiedział, to też jest przykazanie. Tylko, czyli nakazy i jeden zakaz. Jeden zakaz to był nie jest z tego drzewa. Okej, okay. Ale rozumiem już cały upadek człowieka, to cały obraz Boży stworzony człowiek i jego upadek. Rozumiemy tą myśl, zgadza się? Jesteście ze mną? Że stracił człowiek ten obraz Boga, okej? Okay? I Bóg zapowiedział, że to kiedyś odnowi, okej? Okay? I że przyjdzie, przez potomka zaczął okej, powoli mówić, że to kiedyś jakoś tam się odnowi. Tu jeszcze niektóre wersety nie są takie wyraźne. Ich jest masa, ja tego nie będę pokazywał wszystkiego, dlatego że idziemy. Więc w pewnym momencie, jak Żydzi wchodzili do Kanaanu, jest napisane tak, po co więc prawo zostało dodane z powodu przestępstw, powiedziałem wam o przestępstwach i tam w tamtym innym rozważaniu pokazuje wersety, których Bóg mówi, dlaczego daje prawo. Dlatego, że wchodzą do Kanaanu. Aż do przyjścia potomka. Do kiedy zostało prawo dane? Do przyjścia potomka, któremu złożono obietnice ustanowione przez aniołów ręką pośrednika, czyli do potomka na razie jest prawo, zostaje dodane. Aż przyjdzie potomek. Nie? I chcę powiedzieć, że prawo jest warunkowe, że tam jest cały czas napisane, kto przestrzega prawo przez nie będzie żył. W wielu miejscach jest. Kto złamie jedno, złamał wszystkie i tak dalej. Nie? Czyli jest warunkowe. Nie? Nie jest bezwarunkowe, jest warunkowe. Nie? Czyli nastaje prawo Mojżesza. To jest to, co powiedziałem przed chwilą, że dałem im moje prawa i ustawy, przez które człowiek, które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył. I tu też Dawid mówi, okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał twoich słów. Czyli cała myśl życia, mowa jest o życiu wiecznym i o życiu teraźniejszym też, nie? Ale o życiu wiecznym, to jest to, że trzeba, żeby żyć z Bogiem wiecznie, być pojednany, przestrzegać było prawo. Nie? Bo w tym się okazywała sprawiedliwość człowieka, okej? Okay? Ja tu napisałem, że to jest standard, przez który można było uzyskać zbawienie, ale nie świętość jeszcze. Okay? Nie świętość, Bożą świętość. Right? Bo to tylko człowiek po prostu, wiadomo, że chyba poza Jobem, Danielem i być może Józefem, trzy osoby w całym Starym Testamencie, to są trzy osoby chyba, które nie popełniły żadnego jakiegoś takiego przestępstwa, o którym czytamy. Zgadza się czy nie? Myślicie? Ci trzej. Nie? Jakiekolwiek złamanie Bożego prawa, jakiegoś takiego, co czytamy, że złamali prawo. Nie? Że wiesz, byli prawi w oczach Boga, nie? Nawet chyba jest jakieś miejsce, w którym Bóg mówi, nie wiem, czy tych trzech wymienia, ale mówi, żeby nawet gdyby ci trzej byli, to i tak wam prosili o to, czy o to, to i tak wam nie pomoże to, nie? Ale wiesz, jak był Józef, to jeszcze prawa nie było, nie? Nie, ja wiem, ale chodzi o to, że na przykład nie zdradził z tą Potyfara żoną coś tam, nie? Nie zrobił jakiegoś przekrętu, czy nie pieniędzy nie wykorzystał jego na coś, nie? Takie rozumiesz. Być może, ale ja mówię o Starym Testamencie, nie? Ja, okej. Okay. Dobra, może tak masz rację, dobra? I teraz tak, dalej jeszcze zobaczę. Właśnie, jeszcze jedna rzecz odnośnie prawa, nie, która mi się teraz tutaj widzę, w tym sensie dopisałem, że jak Bóg dał prawo, słucham? Ja być może też, nie? Ja. No to niewiele, ale wiecie o co chodzi. Jest naprawdę niewiele ludzi, nie? Jest naprawdę niewiele ludzi. A, że jak Bóg dał prawo też, to Żydzi byli zobowiązani do tego, żeby rozgłaszać Boże imię i do tego, żeby rozgłaszać te prawo. Nie? I zobaczycie, być może idą teraz te wersety troszeczkę po kolei, że prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnażał, tam łaska tym bardziej obfitowała. Czyli jak tak, do jakiegoś momentu, jak nie było prawa, to przestępstwa były, tak? Czyli jak tam czytaliśmy te słowo wcześniej, że grzech nieprawością, tak? To wszystko było, ale nie można było nikomu zarzucić prawa. Na przykład nie ma żadnego limitu w Montanie, na przykład na highwayu, na autostradzie w dzień. Możesz jechać sobie 500 na godzinę i cię nikt nic nie zrobi. Nie? Ale wiesz, jak będzie lekki zakręt, to już nie wyhamujesz się, zabijesz. Nie? Przykładowo. Czyli już wtedy wiesz, że złamałeś jakieś prawo fizyki na przykład, czy czegoś tam, nie logiki, czy w ogóle sensu bezpieczeństwa. No tak, no bo... Nie mają limitu prędkości? Nie, w dzień nie. W nocy jest tylko. Wow. W dzień jest napisane use your brain, coś takiego. Używaj swojego mózgu, jak jedziesz. Może zmienili, ale kiedyś nie było. Wiecie, dlaczego ja mówię prawo... Także wiesz, ciężko tam głównie na koniach jeżdżą, to ciężko przekroczyć. Wiesz co, nie, no, słuchaj. Jak ja jadę moim trakiem,
jak jadę moim trakiem i mam 40 ton, jadę ze 120, nie? I jak zrobię za szybko kierownicą manewr, to trak skręci, ale naczepa pojedzie prosto. Nie? Naczepa nie pójdzie za nim. Nie? Dlatego, że ona jest dużo cięższa i whatever. Nie? Ja. Czyli to wiesz, chodzi o to, że te rzeczy muszą być wszystkie ze sobą skoordynowane. Nie? Anyway, to jest takie coś. I teraz zobaczcie, prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Co to znaczy? To znaczy, jak teraz już jest prawo, to nagle grzech się rozwija, jak kwiaty w ogrodzie. Nagle widać, co jest grzechem. Nagle się okazuje, że my do tej pory nawet nie wiedzieliśmy, że to, czy tysiąc rzeczy jest grzechem. My, no, my ludzie, generalnie, tak? Więc i zobaczcie, mam, czy, nie wiem, czy to teraz mam w tej chwili. Okej, to jeszcze jest w tym, że Bóg mówi, że znaczy, że oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. A tu chodzi o to, że Bóg jednak jest Bogiem całej ziemi, okej? Patrzy wszędzie, objawia się. Pamiętacie, że mimo tego, że byli Żydzi, był prorok Bileam w tamtym czasie, który nie był Żydem, a miał relację z Bogiem. Było co najmniej trzech, w tej chwili nie pamiętam tych dwóch. Było przynajmniej co najmniej trzech, Biblia mówi o trzech ludziach, którzy mieli normalnie bardzo bliską relację z Bogiem. Abimelek, do którego przyszedł Abraham, też miał normalnie rozmawiał z Bogiem, miał relację bliską z Bogiem. A, nie wiem, jeszcze na pewno, w tej chwili nie kojarzę, nie? Ale jeszcze byli ludzie, którzy, widzicie, Bóg ma swoich ludzi gdzieś tam zawsze, nie? Na całym świecie. I między innymi, żeby wszystkie narody ziemi poznały, że Pan jest Bogiem, a innego nie ma. Czyli to też było zadaniem prawa, żeby nieść Boże prawo. Okay? I popatrzcie, jak przyszedł Jonasz do Niniwy, to tylko mówił, że krótko, 40 dni i po Niniwie. Oni nie mówili, jaki Pan? A za co? A co my zrobiliśmy? Co? Rozumiecie? Oni od razu w panikę wpadli. Oni wiedzieli, kim jest Bóg Jahwe, oni wiedzieli, czym jest prawo Boga już. Nie? Okay? Mimo tego, że nie byli Żydami. Okay? Poszli w pokutę. Od razu i z królem ze wszystkimi włącznie. Nie? Ktoś mówi, że jak zobaczyli Jonasza wybliczowanego u tej ryby w żołądku, jak wyszedł taki wybliczowany, tak się przestali powiedzieli, okej, okay, pokutujemy, bo będziemy tak samo jak on wyglądać. Nie? Ale co Jonasz później mówi, nie? Że Bóg jest. Ja nie chciałem pójść, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem miłosiernym, łaskawym i okazujesz się i tak dalej. Nie? Czyli znaczy jak Bóg, jak Jonas zdefiniował Boga też, Jahwe, nie? Który niektórzy mówią, że był straszny był Bóg. Nie? I teraz tak. Czyli tak, patrzcie, to jest ten cały plan w tym wszystkim. Zaczęliśmy od tego, że Bóg jest święty i tak dalej, te wszystkie atrybuty Boże, że stworzył tak człowieka i że to wszystko gdzieś zostało zatracone. I teraz Bóg stopniowo pracuje nad odrestaurowaniem tego wszystkiego. Izrael był potrzebny, żeby mu przyjść Mesjasz. Potrzebny był naród, który by Boże dzieła ogłaszał. I oni to robili już w Starym Testamencie. Okay? Jezus mówi, to jeszcze nie ten werset, okay? Oto mój sługa, którego wspieram. Okay, tu już jest mowa o tym, że przyjdzie sługa Boży i przyniesie narodom sąd. Nawet nie jest napisane, że nowe prawo, nie? Ale że przyniesie narodom sąd, czyli już jest zapowiedź. Jeszcze raz, prawo zostało dodane, okay? Już wiem, co tu chciałem powiedzieć, aż do przyjścia potomka. Tu jeszcze jest mowa o przyjściu, o zapowiedzi, że on przyjdzie i on nada sąd narodom. Nie? Czyli ten werset się powtórzył, on wcześniej był. Więc Biblia mówi, że prawo i prorocy byli do Jana. Okay? Kiedy Jan wyszedł, zobaczcie, bardzo ciekawe, Jan nawet w jakimś momencie życia Jezusa został stracony i już go nie było. Czyli możemy zamknąć ten moment, jeśli ktoś ma wątpliwości, jaki to jest moment, do którego momentu było prawo. Było do Jana. Okay? Jak Jan już nie żył, to znaczy, że już prawa nie było. Zgadza się? Rozumiem dobrze to? Tak, Jan Chrzciciel. Nie? Odtąd jest zgłoszone Królestwo Boże, czyli prawo i prorocy skończyło się. To, co Bóg dał tymczasowo, jeszcze na sam koniec powiem, że to jest dobre tak naprawdę, bo tak powiedzieliśmy, bo grzech przynajmniej rozkwita i człowiek sam siebie, ludzie ci wszyscy z tych narodów, różnych narodów, mogą poznać Bożą świętość przez to, Boży charakter, Boży kod moralny w cudzysłowie i tak dalej. Nie? Czyli tak, każdy się do niego gwałtem dziera. Czyli nie w momencie śmierci Jezusa na krzyżu prawo zostało zakończone, tylko w którymś momencie Jana. Ale ja wierzę, że to w momencie, jak Jan wyszedł i zaczął na pustyni głosić to, co Izajasz mówił, nie? Że prostujcie ścieżki z drogi Pana i tak dalej. Bo to głosił to, co Izajasz powiedział, Jan, nie? Słowo w słowo praktycznie. Więc w tamtym momencie, mimo tego, że wszystko jeszcze wyglądało, że prawo jest aktualne, że wszystko się dzieje, to w tym momencie w oczach Bożych prawo nie było już potrzebne jako takie. Nie?
Rozumiemy? Od tego momentu nie kto będzie wykonywał prawo, będzie żył, ale z wiary się zaczynają. Zaczynają w wiarę Jezusa nawet. Nie w wiarę Jezusa koniecznie, ale z wiary Jezusa. Z tego, co On dla nas zrobił. Nie? My mamy pełną ufność w Niego i Jemu, że to, co On osiągnął i to, co On przez Jego życie, my jesteśmy sprawiedliwi, nawet nie mówiąc, no okej. Okay. I teraz zobaczcie. Myślisz, Waldek, że to jest ten moment, kiedy Jan mówi, że oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to jest ten moment. Jego słuchajcie. Czyli to on ci przekazuje, że już nie słuchajcie Mojżesza i tak dalej, tylko Jego słuchajcie, to co On mówi. Ja, załóżmy, że to jest ten moment, przykładowo. Niech to będzie, bo to brzmi, że tak jest, nie? Ja tak mówię, ten wykład, on jest taki high speed, na dużym tempie, dość mocno skrócony, dużo rzeczy przeskoczonych, nie? Ale zobaczcie, co się dzieje. W momencie, już teraz jesteśmy w momencie, kiedy Pan Jezus, że cel został osiągnięty, tu mam napisane, przez służbę Pana Jezusa, czy przez życie, / życie, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Czyli przez cały plan, jak Pan Jezus już wykonał, osiągnął plan zbawienia z tego czarno-białego serduszka, co tam wcześniej było, martwego duchowo człowieka. Z powrotem wraca duch do nas, do nowonarodzonych ludzi, narodzamy się na nowo i ten kod Boże, tchnienie, mądrość, prawość, sprawiedliwość, będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego, będziesz odpoczywał nawet, tak? Bo szabat mamy w Jezusie, ale odpoczywał, czyli dbał o swoje ciało, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał i tak dalej. My otrzymujemy to wszystko w sobie, otrzymujemy Bożą miłość i to wszystko jest w nas, to się w nas zradza, okej? Tak jak dziecko się zradza, to jest nowy charakter, zaczyna kiełkować i się powinno z dniami, z miesiącami, z latami po prostu zacząć manifestować przez nasze życie. To się zmienia, dostajemy nowy charakter, już powiedziałem. Nie tracimy starego charakteru, bo mamy dalej ciało, jesteśmy duszą, ale dostajemy ducha. I ten duch, on powoli, jako że Bóg nam go dał, bo mieliśmy pokutę, bardzo ważna rzecz, mieliśmy wiarę, pewne rzeczy pomijam, nie? Ale chodzi, mówimy cały czas w kontekście do prawa, tak? Więc Pan Jezus tchnął ducha na swoich uczniów, i w tym momencie oni, zobaczcie, Imago Dei, tam było czarne, wraca powoli obraz Boga. Ten człowiek był biały wcześniej, jasny, jest czarny, dlatego że ciało jego cały czas pozostaje jeszcze według tego świata. Jest jeszcze cały czas grzeszne, śmiertelne, podatne na choroby, podatne na te właśnie pożądliwości cielesne różne. Nie? Ma apetyt, ma chce, wygodę i tak dalej. Nie? Czyli to ciało ciągnie naszą duszę do światowych rzeczy, ale duch mówi, no, umartwiamy duchem ciało, nie? Czyli zaczyna się w pewnym sensie walka. Niekoniecznie ciało ciągnie do grzechu, dusza może ciągnąć do grzechu, pożądanie na przykład. To nie jest, że ciało jest złe. Nie, wiesz, jest złe, jest dobre i jest złe. Jest dobre, bo my w nim cały czas mieszkamy. Nie? Duch Święty w nim mieszka, dusza i duch. Dlatego jest dobre, bo mamy w czym mieszkać. Ale ono jest... Tak, ono jest dobre, jak się słucha ducha, powiedzmy, jak w duchu chodzimy, nie? Jak chodzimy według ciała, jak ciało przeważa, nie jest dobre wtedy, nie? Nie, ono nie będzie żyć wiecznie, o tym mówię, ja rozumiem, tak. Ono nie jest odnowione, ono nie jest odkupione, ciało nie jest odkupione. Odkupiona jest tylko dusza, która z duchem robi się jak herbata z wodą, okej? Okay? Czyli mamy herbatkę, mamy wodę i mamy nagle z tej wody herbatę, nie? Czyli to jest już duch i dusza, to jest jedno. To jest jedno. Ja nawet nie wiem, jak to wyjaśnić, nie? Ale ciało jeszcze nie jest. Wracają te różne rzeczy, nie? Jest napisane, że z mocą tu przez Ducha Świętości, okej, okay, przejdę do następnego slajdu. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. My się łączymy z Bogiem przez Ducha Świętego, nie przez ciało, nie? Czyli... Ale nasze ciało się wtedy łączy też. Okej, okay, dobrze. Łączymy. Ja rozumiem. Ja rozumiem. Ducha, nasze ciało też się łączy. My nie jesteśmy tylko... Tak, Kasia. Ja wiem, doskonale. Okej, okay. Ono jest do ziemi. Jest do ziemi. Ja o tym właśnie mówię. Ono nie będzie żyło wiecznie. Dokładnie. Ono do tego nieba, o którym jest mowa, czy do przyszłego nowego Jeruzalem. Tak, ale Biblia nie mówi nam, że Bóg nam odkupił nasze ciała, że ciała dopiero dostaniemy nowe. Rozumiesz? Że ciało dostaniemy nowe. Okej, okay. Posłuchajcie dalej. Czyli Bóg robi pierwszą rzecz i zobaczcie, że pokuta, nowonarodzenie, wiara, te wszystkie rzeczy, one są poza prawem już teraz. Okay? Wcale nie musimy żadnego mojżeszowego prawa przestrzegać. Musimy wierzyć w Jezusa. Oczywiście my musimy pokutować te prawo, bo Biblia później mówi, że jest dobre, bo przez nie jest poznanie grzechu. Nie? Ale nic ku niczemu więcej nie idzie. Tylko możemy konfrontować się, czy jesteśmy okej z Bogiem. Nie? Czyli zobaczcie, ten slajd, tak jak powiedziałem, został osiągnięty. Był gdzieś tam upadek, był czas prawa,
zakończyło się z przyjściem potomka, zaczyna się teraz prawo ducha. Okay? Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełnił Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Pierwsze zniósł, jest ustanowione drugie teraz. Wypełnia wolę Boga, nie swoją, nie lewą, jakąś nieprawą. Ten sam Bóg, który nadał prawo Mojżesza, ten sam Bóg teraz mówi, tam to jest nieważne, teraz jest ważne coś nowego. Okay? Także w tym kontekście Jezus mógł spokojnie łamać szabat, czy przykazania Mojżesza, nie łamiąc w ogóle żadnego prawa. Okay? I on jest świątynią, zobaczcie, on jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Jest sługą tej świątyni, nieziemskiej. On przyszedł z nieba te rzeczy zrobić, a nie na poziomie ziemskim. Prawa ziemskie były dane dla człowieka, okay? Żeby poznać grzech i tak dalej, i tak dalej. Jezus przyszedł z nieba coś zupełnie innego zrobić, a nie poddać się pod prawa Mojżesza, które były tymczasowo dane do jego przyjścia i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie coś innego, może nie zupełnie coś innego, ale coś innego. Okay? I... Mogę coś powiedzieć? Mhm. Bo Jezus tutaj mówi wyraźnie w Ewangelii Jana. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Mhm. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami i jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Czyli po prostu Pan Jezus nie tyle, że zniósł prawa, tylko ja po prostu zastąpił tym właśnie prawem i tym, żebyśmy po prostu się nawzajem miłowali. I oczywiście miłowali Boga wcześniej. Znosi pierwsze, jest napisane. Ja już mówiłem, dlatego na samym początku, bo to nie jest to, bo ja tu mam coś dalej, to co ty mówisz. Dlatego powiedziałem, że Bóg jest miłością. Okay? Bóg to serce czerwone, takie reprezentuje też miłość. Bóg jest miłością. My byliśmy na obraz Boży zrobiony, stworzeni jako człowiek, nie my, ale my już nie jesteśmy tacy narodzeni. Mówimy o prawie. Proszę? Mówimy o prawie. Tak. Prawo jest wyżej nad miłość jest wyżej nad prawem. Bo jak się kogoś miłuje, to mu się krzywdy nie zrobi. W takim razie, jeżeli przeczytam to jeszcze raz, daję wam nowe przykazanie. No. Co to znaczy? Nowe. Przykazanie. Nowe przykazanie. Nie. No, czyli to jest nowe prawo. No dokładnie, czyli zniósł pierwsze, daje nowe. Tak. Czyli prawo Mojżesza nie obowiązuje. Nie obowiązuje. Dokładnie, doszliśmy do tego, zgadzamy się, idziemy dalej. Teraz obowiązuje inne prawo, prawo ducha. A ja nie powiedziałem, że nie ma żadnego prawa. Cała moralność, cały kod moralny, który jest w nas, to jest prawo Boże od samego początku, bo Bóg nadając nawet prawa, to On jakby swoją świętość w ten sposób też jakby pokazuje, co oddziela człowieka od świętości Boga. Czyli prawo jako takie jest właściwie, wiesz, nie wiem, jak to powiedzieć, nie? Brakuje mi trochę słów tutaj. Bóg będąc świętym, będąc czystym, będąc idealnym sam w sobie, tak jak w tym obrazku, takim w tym trójkąciku, wszystko, co nie dostaje do Niego, jest w pewnym sensie przestępstwem, tak jak tam czytaliśmy wcześniej, tak? Jest tym grzechem. I żeby te wszystkie rzeczy naprowadzić, należy jakieś prawa ustawić, nie? Czyli to są, tamte były na tablicach kamiennych ludzi do głowy, Bóg, do głowy im, żeby weszły, żeby się nauczyli ich na pamięć i chodzili. I tak w tamtym czasie nie każdy miał dostęp do Pisma Świętego. Przykazań było bardzo dużo, 613. My tak sobie tu siedzimy, każdy ma 4 Biblie w domu, jak nie 20. Jak nie, to na telefonie w 4 sekundy coś znajdzie. A oni gdzieś się spotykali raz na jakiś czas, gdzie ktoś czytał albo ktoś mówił. Oni nawet tego wszystkiego nie pamiętali, nie? Także nie tylko oni, jeszcze ci wcześniej. Także osiągnąć świętość Boga było przez prawo rzeczą niemożliwą, ale przynajmniej pokazywało grzeszną naturę, co nam brakuje. Nie? Coś w tym rodzaju. I do tego było prawo dobre i w ten sposób ono jakby robiło przepaść między Bogiem a człowiekiem. Nie? Prawo robiło przepaść. A to nowe prawo, jeżeli go nie wypełniamy, to też jest przepaść. Które? Żeby miłować. Ale to jest prawo duchowe, bo on przyszedł jako Bóg miłować nas duchowo. Bo to nie jest miłość taka fizyczna, intelektualna. To jest uczuciowe. Nie jest filologia, skorby, nie jest eros. Kilka rodzajów miłości. To jest zupełnie inna miłość, to co on dobrze przyniósł. Ja idę dalej, okej? Okay? Zobaczmy dalej. Zapalił jak świeczkę w nas. Czyli Pan Jezus przyszedł z nieba zrobić zupełnie, wykonać Bożą wolę. Okay? Jest mowa, gdyż prawo ducha życia, jesteśmy pod teraz prawem ducha życia, jesteśmy pod prawem duchowym. W innym miejscu jest napisane, że prawo jest w ogóle duchowe. Nie?
które jest w Jezusie Chrystusie i ono uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. Tam wcześniej dam taki tytuł temu wszystkiemu. Jedno prawo przeciwko drugiemu. Jedno prawo było ku śmierci, drugie jest ku życiu. Bo jedno pokazywało, jak jesteśmy beznadziejni w świetle, w porównaniu z Bogiem i w ogóle jak nam nie starcza, a drugie pokazuje, że damy radę. Jak damy radę? W Chrystusie damy radę. To znaczy, jak to damy radę? Chrystus dał za nas radę. Nie? To jest jak z podniesieniem kamienia. Waga na kamieniu pokazuje nam, że waży 1000 kilo, nie? I, czy tam 10 ton i pokazuje nam, że leżymy. Że nikt z nas tego nie postawi, nie przesunie i nie da rady. Nie? Ale przyszedł Jezus i zrobił to. Nie? Podniósł kamień, przestawił, whatever, utorował drogę. Ale co to znaczy prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie? To jest właśnie te prawo, które w świętości Boga, bo zobaczcie, jest coś takiego, jeśli człowiek, ja myślę, że to tak być może, nie, do końca nie wiemy, dużo tajemnic jest, ale jest tak, że jak na przykład zbuntowali się aniołowie, nie? Wygląda na to, że Bóg stworzył aniołów raz, perfektnie. Człowiek został stworzony, jaki został stworzony, Adam, nie wiem, co się z nim stało, ale my wszyscy rodzimy się niedoskonali. Okay? Co to znaczy, że rodzimy się już bez chwały Bożej, bez Ducha Świętego. Czyli Bóg daje nam ofertę odrestaurowania. Nie? Aniołów stworzył perfekt od razu, więc jak oni upadną, nie mają już powrotu. Nie? My nigdy nie byliśmy święci, że tak powiem, i upadliśmy, tylko zawsze jesteśmy upadli. Dlatego Bóg nam daje możliwość. Chcecie być święci, możecie być w Jezusie, przez Jezusa. I teraz, wyobraźmy sobie, że szatan może powiedzieć tak, no zaraz, to co, im dasz świętość, a na mnie? Przykładowo. Więc jest jakieś prawo ducha, które Bóg poszedł i sam na siebie wziął nasze winy i teraz na koniec może powiedzieć przed światem duchowym, tym niebem, tym światem, który tam jest, że tak, im dam, bo ja wziąłem ich winy na siebie, nie wasze, rozumiemy? Coś na tej zasadzie. To może być jakaś część tego prawa duchowego, do końca, wiesz, nie wiemy, ale to na tym polega, że prawo duchowe było takie, że nie ma, bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów, a przelanie krwi zwierząt wcale nie spowodowało, że Bóg mógł dać nam na swojego ducha. Przelanie krwi Jezusa Chrystusa spowodowało. Sam Bóg, kiedy przyszedł, i tak jeszcze kiedyś mówię, że Bóg pokazał tak, że Bóg stworzył człowieka, zrobił mu warunki z możliwością do grzechu, stworzył człowieka z wolną wolą, czyli z kolejnymi warunkami, możliwościami do grzechu, pozwolił szatanowi, czy temu wężowi grasować po ogrodzie, który wiadomo, że był jakieś dziadostwo do kuszenia skłonne, i tak dalej, i tak dalej, i człowiek uległ. Czyli Bóg stworzył w pewnym sensie warunki do tego, że człowiek mógł upaść. Okay? Ja to widzę jako rzecz pozytywną w całym picture, nie? W całym od początku do końca Biblii, w całym procesie stworzenia. I człowiek upadł, ale człowiek upadł przez to, że były warunki do tego, że mógł upaść. Nie mógł, nie musiał, ale mógł, podjął takie złe decyzje. I Bóg też, schodząc na ziemię i biorąc te wszystkie winy nasze na siebie, wziął odpowiedzialność za to. Nie? Czyli po prostu że, za to, że stworzył, że dał te wszystkie warunki, on poniósł karę za to, on wziął odpowiedzialność i teraz może dać przebaczenie, na przykład nawet Adamowi, tym wszystkim upadającym, ale daje, wiecie, wszystko działa na zasadzie wolnej woli, nie? Szczerego serca, prawdziwego, czystego serca przed Bogiem. I to są te prawa duchowe. Dlaczego tysiące ludzi chodzą do kościoła, a tylko jeden jest zbawiony albo coś takiego, nie? Czy tam nawet może rzadziej niż tysiące. Dlatego, że Bóg, tam czytaliśmy wcześniej, patrzy na serca ludzi, tak? I według tego duchowego prawa on może otoczyć opieką, postawić aniołów, strzec takiego człowieka i ten człowiek się nawróci z czasem powoli, nie? Rozumiemy coś takiego. Czyli mechanizmy prawa duchowego nie są nam do końca znane. Prawo Mojżesza było konkretne. Przestrzegasz, żyjesz, nie przestrzegasz, po tobie kamieniujemy, nie? Albo przynosisz jakieś, jak były mniejsze grzechy. Na żaden z dekalogu przykazanie nie było żadnej ofiary. Nie? Za każde przykazanie z dekalogu była śmierć. Nie? Ja, ale wiesz, za jakieś mniejsze czy inne przewinienia były jakieś kary, obojętnie, nie kary, tylko ofiary można było złożyć włącznie z gołąbkiem albo nawet ze zbożem czy z czymś tam prostszym. Nie? Takim jak ktoś nie miał w ogóle nic prawie. Nie? Czyli Bóg przewidział to wszystko. A prawo ducha jest troszeczkę inaczej, bo ono działa, wiecie, że w prawie ducha my wchodzimy ponad autorytet aniołów też, nie? Możemy wyganiać te demony na przykład. Czyli mamy władzę jakąś, może nie władzę, ale mamy autorytet i możemy im rozkazywać pewne rzeczy, a zwłaszcza demonom. Wiemy, że demony i upadli aniołowie to są dwie różne kategorie, nie? Więc demony mają się słuchać i aniołowie być może też mogą się słuchać, bo aniołowie często wypełniają wolę Boga też, nie? Są w woli, czy w planie Bożym, nie? Nawet to, że niszczą coś, to są w planie Bożym, bo Bóg czasami planuje zniszczenie, nie? Anyway, tak to wyjaśniłem. Nie wiem, czy źle, czy dobrze, ale... Okej, czyli tak, idziemy dalej w tym samym planie. Bóg mówi do człowieka,
żeby był święty. To jest Księga Kapłańska. Jak wybierał Żydów, powiedział, że macie być świętymi, bo ja jestem święty. Macie być z powrotem tacy jak ja, bo ja jestem święty. Księga Kapłańska jest napisane, bądźcie święci, bo ja Pan, wasz Bóg, jestem święty. Znowu Kapłańska. I będziecie dla mnie święci, bo ja Pan jestem święty. I oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Oddzieliłem, czyli uświęciłem, oddzielenie, tak, święci. Czyli Bóg nakazuje im być świętymi i mają to, to osiągnąć przez prawo. Są odłączeni. Żaden inny naród nie dostał prawa. Do żadnego innego narodu Bóg się nie przyznaje. Do żadnego innego narodu Bóg nie mówi przez proroków i tak dalej, i tak dalej. Do tego jednego. I mówi dalej. Teraz do nas mówi Piotr, nie? I wy bądźcie świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. On to mówi to, co przed chwilą czytaliśmy. Stary Testament cytuje im, że Bóg nakazał, żebyśmy byli świętymi, nie? I w Piśmie Świętym już potem dalej czytamy. List do Rzymian. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym, świętym. W Koryntian. Wszystkim pisze do Koryntian i mówi, że brat do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi i tak dalej. Jesteśmy święci. Cel Boży został osiągnięty przez to, że Duch Święty mieszka w nas. Nie? To czyni nas świętymi, oddzielonymi od wszystkich ludzi, którzy nie są na nowo narodzeni. Nie? Być może bardzo religijni, może znający Biblię, może jakieś inne religie praktykujący. Boży plan powoli idzie. Nie został osiągnięty przez prawo Mojżesza. Został osiągnięty przez Jezusa to, że dostaliśmy Ducha i jesteśmy święci. Już się zbliżam do końca. Mogę coś powiedzieć? Tak. Że Kościół katolicki sobie wziął słowo święty dla siebie, po prostu ukradł. Tak, i wielu ludziom się to źle kojarzy słowo. Mam złe zrozumienie definicji. Tak, święty, jak i tam tych świętych mają tam setki. O, w Kościele katolickim jest wyraz święty, to znaczy kanonizowany, nie? To wtedy jesteś święty. Ja kiedyś komuś wyjaśniałem, tak rozmawiałem z nim i wyjaśniłem do niego, czy nie słyszałeś nawet w zwykłym świecie, jak ludzie mówią, że ktoś wziął się na przykład i poświęcił dzieciom. Right? I to słowo poświęcił, czyli stał się jakby, uświęcił się, czyli zadedykował się, oddzielił się, poświęcił swój czas, świętość to jest, nie? Czyli my mamy tą świętość dla Boga. A wybranych, list Piotra, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha. Duch jest tym, który nas uświęca. List Judy, walkę o wiarę raz przekazaną świętym, czyli już teraz chrześcijanie, dzieci Boga, dzieci, ludzie nowonarodzeni są świętymi ludźmi. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi Księgę Objawienia. Nie? Od samego do początku do końca Biblia i zwyciężać ich jeszcze, zobaczcie. Po Biblia mówi, że już jesteśmy święci. Ten cel Bóg osiągnął. Okay? Prawo Mojżesza było bardzo ważne w tamtym czasie i zaraz jeszcze mam tylko kilka wersetów. To jest skrócenie całego tego, o czym mówię. Okay? Więc stworzył Bóg człowieka. I te czerwone serduszko, tak jak mówiliśmy, reprezentuje ten Boży charakter, to wszystko. Kiedy człowiek umarł, ten charakter stracił, to duchowe stracił. Kiedy zgrzeszył, nie umarł od razu, ale przyszła śmierć, dostał 10 przykazań, one wcale nic za dużo nie poprawiły w nim. Okay? Trochę go oddzieliło od świata, od fizycznego świata, ale w duchowym wymiarze nie zrobiły nic. Księciem jest dalej szatan, okay? Tego świata. Kiedy Pan Jezus przyszedł i dokonał swoje dzieło, imago Dei wróciło po części, bo wrócił charakter Boży w nas, wrócił w nas Duch Boży, jesteśmy święci, mamy czerwone serce. I teraz na sam koniec, ten tutaj taki kolor wyszedł, bo jakoś akurat, nie wiem, nie mogłem zmienić żadnego innego koloru, chciałem dać zupełnie biały całkiem ten człowieczek, nie? Ale kiedyś dostaniemy nowe ciało jeszcze i będziemy mieli uwielbione ciało, takie jak ma Jezus teraz, czyli będziemy mieli nieśmiertelne, perfekt, idealne ciało, które będzie mogło się zdematerializować, albo zmaterializować, albo się najeść i przejść przez ścianę i nie wiem, może po kosmosie sobie robić... Dokładnie, niesamowite, nie? Albo sobie robić loty kosmiczne w cudzysłowie po niebie, bardzo, wiecie, bez samolotu, nie wiem, może z samolotem, nie wiem, nie? Więc tak wygląda plan. W środku tego planu napić... W środku tego planu było prawo Mojżesza gdzieś dane, okej? Ale ono, tak jak powiedzieliśmy, Bóg je przeskoczył. Tu była zapowiedź i przeszło ponad tym etapem. Niemniej jednak Izrael był bardzo ważny, jest dla Boga ważny i teraz jest duchowe to wszystko. Teraz według prawa duchowego idziemy, my jesteśmy duchowym Izraelem, wszczepieni w Izrael, w te, powiedzmy... Chciałem powiedzieć winorośle, bo kiedyś mówiliśmy w piątym rozdziale, nie w piątym, ale w Jana tym. Jesteśmy w drzewo oliwne, wszczepieni w Izrael, okay? Czyli w te wszystkie obietnice. Okay?
I Biblia mówi, zobaczcie, że prawo jest duchowe, bo cały czas chodzi o te duchowe rzeczy. Cielesne prawo to może mamy na ulicy, nie? Znaki stopu i tak dalej, takie fizyczne, ale tamto to cały czas było duchowe, bo chodziło o Boga i o nasze własne relacje z nami, nie? I więc mówi, prawo jest duchowe, ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Jeszcze to jest 7-8 rozdział listu do Rzymian, tu są akurat trzy, nie po kolei, ale tam jest super te rzeczy wyjaśnione. Ja tego nie będę wyjaśniał, bo teraz mówię bardzo ogólnie. Następna rzecz. A po co prawo wtedy było i dane i jest dalej do dzisiaj? Co jest dobrego jeszcze z prawa? Mówi, wiemy zaś, że prawo jest dobre, okej? Jeśli ktoś je właściwie stosuje, to jest bardzo ważne. Nie to jak lekarstwo, to jak wszystko, nie? Jeśli są prawidłowo, właściwie stosowane, to jest dobre. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych. Okay? Czyli ja tu, patrzcie, jak podkreśliłem, to można powiedzieć tak, prawo jest ustanowione dla nieprawych. My jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie, my do prawa nic nie mamy. Ono nie jest nawet dla nas. Okay? Bo zobaczcie, dla kogo jest to prawo? Dla nieposłusznych, bezbożnych, grzeszników, niegodziwych, nieczystych, ojcobójców, matkobójców, morderców, rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięstwców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce. Nie? Tak, bo on tu mówi teraz o prawie mojżeszowym. Ja teraz nie chcę tego mówić, bo trzeba by wejść... Wiecie, że, często jak mówią o prawie Jezusa, to jest inne greckie słowo, a jak mówią o prawie Mojżesza, to jest inne greckie słowo, to jest nomos. A te, jak mówią, że Jezus na przykład, kto przestrzega jego przykazania, jego prawo czy przykazania, to jest zupełnie inne greckie słowo. Nie? Czyli bardzo podobne, ale inne słowo w ogóle greckie jest. Nie? Okay? Czyli zobaczcie, mówiąc ogólnie tak, więc prawo jest dobre, chociaż jest ku śmierci. No bo jest ku śmierci, to jest tak jak z jakąś chorobą, jak z bólem. Ból jest dobry, nie? Bo ból pokazuje nam, że jest problem w ciele i wtedy możemy zacząć reagować, coś robić, nie? Czyli się leczyć. Coś takiego. Sam ból nie jest dobry, bo nikt nie lubi, żeby go coś bolało, ale w tym sensie ból jest dobry. Nie? I trochę dłuższe tutaj jest, ale wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem. Okay? A my nie jesteśmy już pod prawem. Aby wszystkie usta zostały zamknięte, aby cały świat podlegał karaniu Boga. Czyli prawo idzie ku jednemu. Pokazać, co, że jest... Że nam, jak nam dużo brakuje do Boga, jacy jesteśmy upadli. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, czyli żeby otrzymać Ducha Świętego, nikt nie dostanie z prawa. My dostaliśmy nie z prawa, tylko z wiary, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Czyli poznajemy, możemy używać prawa rozmawiając z ludźmi. Nie? Ja czasami mówię, na przykład katolicy coś tam opowiadają, ja mówię, chłopie, ty nawet drugiego przykazania nie znasz. I wiecie, że się... Nie wiem, czy znają, czy nie znają, ale wiecie, że jest wycięte w 10 z katechizmie katolickim drugie, nie? 10 rozbite jest na 2. Dlatego spokojnie mogę powiedzieć, że nie zna, bo nie ma go tam wcale, nie? I teraz, zobaczcie, lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków, czyli zapowiadana. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa, okej? Okay? Dla wszystkich i na wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Bożej, czyli wszyscy są w tym samym stanie, i nikt przez prawo nie, tego stanu się nie jest w stanie poprawić, tylko przez Jezusa Chrystusa. I zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. W miarę proste. Mamy tego jednego człowieczka tu? Mamy drugiego człowieczka tam. Tutaj jest istotne właśnie, że jest ta różnica z prawo mojżeszowe i prawo Jezusa, prawda? Czyli my jesteśmy usprawiedliwieni poprzez wiarę czy prawo jezusowe, prawda? A nie mojżeszowe. Tak. No i to jest to, że używamy słowa prawo i teraz jest kwestia, co kto rozumie ze słowem prawo. I to jest bardzo istotne, żeby po prostu dodać, czy to jest prawo mojżeszowe, o którym mówimy, tak, czy to jest prawo Jezusa. Tak, słuchajcie, bo wiecie, że w Nowym Testamencie jest około 1100 nakazów, zakazów i przykazań różnych, a Stary miał 613. Jest więcej w Nowym Testamencie niż w Starym, bo różne są formy tego, ale tam też jest róbcie, nie róbcie, bądźcie, kto kradnie, kraść przestanie. To nie są takie, wiecie, pogadanki, tylko to są normalne nakazy. Jak kradłeś, to przestań kraść i iść do roboty, nie? Czy tam coś, nie? Już się kończy, bo jeszcze 6 slajdów zostało. I zobaczcie, jesteśmy bowiem Jego dziełem. Rozumiemy to? Jesteśmy Jego dziełem. To Bóg zrobił w nas tą całą rzecz. To nie jest coś, co my, to nie jest nasz wysiłek przestrzegania prawa jakiegokolwiek. Bóg w nas to zrobił. Okej, okay, my mamy taki mały swój udział w tym, że po prostu musieliśmy pokutować, musieliśmy zaaplikować wiarę,
nadzieję, a z drugiej strony, jak trochę poznaliśmy może przykazania i wiedzieliśmy, że jest po nas, bo tam może ktoś coś, każdy różnie podszedł, nie? To wiedzieliśmy, że nie ma szansy, więc rozumiecie, jakoś tak Bóg dał łaskę, że mieliśmy do Niego bojaźń Bożą i wiarę i poszło, tak? I znowu, lecz wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. Jeśli Duch Boży mieszka w nas, to załóżmy, jesteśmy Jezusowi, a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Niego. To jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Jeden i drugi. Prawo jest podzielone. I ostatnich? I teraz właściwie można tak dodać mały komentarz, że ludzie, którzy nie mają Ducha, czyli nie wierzą w Jezusa i mówią o prawie, i my mówimy o prawie, to my nie mamy w sumie wspólnego języka, bo oni nie są nawróceni. Tak, i oni mówią, nie widzą prawa Jezusa. A my ich nie rozumiemy. Tak. Oni wszystko, co jakiekolwiek są wypowiadane przez prawo. W Księdze Objawienia jest coś takiego, że są błogosławieni ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Nie? I oni przez przykazania Boga rozumieją 10 przykazań, czyli dekalog załóżmy, czy przykazania Mojżesza. Nie, a to są przykazania, tamto już jest nieważne, teraz mamy inne przykazania. Przykazania Jezusa mamy zachowywać, bo Jezus 1000 razy i apostołowie mówili, co mamy robić, a nie Mojżesz. Mojżesz już był, okej, okay, forget it, nie? Mojżesz to tylko możemy, tak jak mówimy, ludziom niewierzącym się prawem posługiwać, żeby troszeczkę w ich pobudzić, w ich jakiś taki bojaźń Bożą wzbudzić, nie? I teraz zobaczcie jeszcze raz. To są slajdy z tamtego nauczania. Dodam serduszko. Bóg jest miłością. Ta miłość się dzieli do Boga i do bliźniego. I poniżej tego był dekalog, zakon, prawo i tak dalej, i tak dalej. A więc przez dekalog czy przez zakon nie szło osiągnąć tej miłości, tego poziomu. Nie? Prawo ducha na tym poziomie czerwonym, prawo śmierci na poziomie czarnym. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Okay? Czyli wypełnieniem prawa tego wszystkiego jest miłość, o której mówi Jezus. Nie? A miłością jest Bóg. Jeśli Bóg jest w nas, mamy miłość. Teraz, tak jak dzieci, okay? Dzieci się różnie rozwijają. Niektóre dzieci uczą się lepiej, niektóre jak ja uczyły się gorzej. Nie? Tam jeszcze inni, whatever. Tak samo jak my, jak się naradzamy, jest potrzebna nam dobra nauka, mleko, nie mleko duchowe no, na początku, ale rozumiemy, że to dużo jest trochę elementów, które mogą spowodować, że z czasem idziemy do przodu, albo stoimy w miejscu, albo się nawet cofamy. Zależy, kto jest, wiecie, kto, jakby to powiedzieć, od liderów społeczności i tak dalej, nie? Zobaczcie, jest napisane, jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie. To jest prawo miłości. W Nowym Testamencie tak przeczytałeś, Jezus powiedział, może mam werset dalej, ale Jezus powiedział, że miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Już nawet jak powiedziałem chyba ostatnio, nie że tak bliźniego, bo bliźniego to zależy na kogo trafisz. Nie? Jak dobry człowiek, to ci będzie dobrze traktował. Jak zły, to źle. I tak traktujesz bliźniego. Okay? Mogę coś powiedzieć? W tej całej tutaj trójkącie czy piramidzie wydaje mi się, że brakuje tego elementu przejścia z dekalogu na następny piętro. Nie, wiem, ja to powiedziałem to z wersetów, z tych, gdzie jest jakiś tam set. 300 chyba tych slajdów, czy 280 w nauczaniu. To są tylko fragmenty, żeby już nie chciałem się tego wszystkiego wyciągać od nowa. Czyli Jezus tutaj nadaje przykazania. Idźcie, wtedy powiedział do nich, dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, czyli w obydwu tych wymiarach, niebiańskim i ziemskim. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Idźcie, nauczajcie. Idźcie i nauczajcie, okej? Okay? Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Wszystkiego, co ja wam przykazałem. Nie? Wiele rzeczy zostanie jeszcze objawionych, bo powiedział, że Duch Święty przyjdzie, nauczy was, przypomni wam. Paweł dostał jeszcze szczególne objawienie. Nie? Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oni trwali w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Już z Mojżeszem nic nie ma. Nie? Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, co stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. To zostaje już nam teraz. Oto wszystko stało się nowe. Nie? Operujemy na mocy modlitwy, czy na mocy ducha teraz. Coś tu napisane jest taki komentarz. Jeśli coś się nie zgadza między Jezusem a Mojżeszem, to tylko dlatego, że Mojżesz był czasowy, dodany z powodu przestępstw. Żydzi czcili Boga w Jerozolimie przez składanie ofiar, ceremonie. Poganie, Samarytanie również składali ofiary idolom, czy innym demonom i bogom. Czyli koniec tej formy czczenia Boga. Jezus mówi, że czczenie Boga jest wymagane, ale w prawdzie i w duchowy sposób. Nie?
Czyli tak powiedział do Samarytanki, nie? Że w duchu i w prawdzie. Okej, to był ostatni slajd. Dobra, czyli tak. Miało to jakiś sens, co powiedziałem? Rozumiemy, że biorąc od pierwszego momentu do efektu, jeszcze jest nieskończone, bo jeszcze Bóg nie dał nam ciała, jeszcze nas nie zabrał stąd. Jeszcze się wiele rzeczy nie wykonało, nie? Ten cały plan odnowienia. Ale w tym wszystkim teraz, kiedy Pan Jezus przyszedł, On nie był chociaż przyszedł pod zakonem, zakon jeszcze był, ale mówię wam, że to były szczępy zakonu, jeśli byśmy zaczęli czytać proroków i tak dalej, to wszystko, co się działo przez okres międzybiblijny i tak dalej, to tam były szczępy już tego wszystkiego, nie? To byśmy zrozumieli, że tak, że Jezus nie przyszedł, nie był pod prawem mojżeszowym, że On już był Panem wszystkiego, to był Bóg, który nadał to prawo. Prawo było dawno temu złamane i tak dalej, i tak dalej. I On już wykonywał i robił coś zupełnie, przyniósł nowe przymierze, nowy plan i tak dalej. Więc spokojnie mógł uzdrawiać w szabat, dotykać trędowatych, robić jakieś inne rzeczy, a ci się mogli denerwować, nie? Że On chodzi, że On se robi, a i tak Biblia mówi, że nikt Go nie mógł tknąć, nie? Że cokolwiek, Jezus się oddalił wtedy, kiedy chcieli Go ukamieniować. Wiecie co, musimy taką rzecz jeszcze pamiętać. I powiem wam bardzo ciekawą, to jest bardzo ciekawe, co chcę teraz powiedzieć, ale nie wiem, muszę dobrze to powiedzieć, okej? Okay? Jest bardzo dużo różnych pism z Mezopotamii, sumeryjskich, przeróżnych bogów, opisy powodzi, Gilgamesz, wszystko, masa takich różnych pism jest, nie? Że takie. Często się mówi, że Biblia jest jedną z tych pism takich, wiecie, kopiowaniem tamtych rzeczy, nie? Ale kiedy Bóg jakby oddzielił się już Izrael i zaczął mówić do Mojżesza, to jest powiedziane w takim kontekście. Ja wiem tam to wszystko, nie? Tak samo, wiecie, powiem wam taką myśl. Tak samo jak może załóżmy za 100 lat w książkach historii będzie napisane, że obozy koncentracyjne były polskie, nie? Bo już się tu w gazecie było, tam się mówi, słyszeliście o tym, nie? No bo logiczne myślenie jest takie, że skoro gdzie są obozy koncentracyjne, Oświęcim gdzie jest? To czy jest? W Polsce. No a to czy jest, jak jest w Polsce? Nie, z Polski. Rozumiemy. Chodzi o logikę myślenia w pewnym sensie, nie? Ale zostało zatarte pewne fakty, że to nie Polacy go zbudowali, że Polska nie była Polską, była pod okupacją i tak dalej. W tamtym czasie to były Niemcy. Bla, bla. Rozumiemy. Czyli można przekręcać historię, umieszczać pewne dane w historii, w które powierzchownie wydają się autentyczne, bo są pewne fakty do poparcia. Gdzie są obozy koncentracyjne? W Polsce. To czyje są? No polskie. A kto nimi tam zarządza, kieruje? Polacy. No to polskie są, nie? Rozumiemy, tak? W takim toku myślenia. To jest błędne oczywiście, ale na tej samej zasadzie działy się różne rzeczy. I kiedy Bóg zaczął dawać prawo Mojżeszowi, to powiedział tak, okej, cokolwiek tam jest napisane, cokolwiek, jakiekolwiek wstawione są wersje, opowieści, cuda niewidy w tych starożytnych pismach, nie? Było tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Rozumiemy, nie? 6 dni. Potem zrobił to, potem było to, potem było to, potem było to. I to jest tak, jak było. I na przykład... jeśli jest, wiecie, jakby to powiedzieć, to jest, chociaż może jest późniejsze Pismo Święte, pismo, przykładowo Tora, Pisma Mojżesza, są wiele późniejsze, to są autentyczne, dlatego że źródło ich jest autentyczne, rozumiemy, a nie jakieś tam fikcyjne. Tak, i właśnie to jest masakra, że oni, i właśnie i widzicie, i tu przychodzi taki moment, w którym jeśli są słabe kościoły, nie? Bo tak jak powiedziałeś, że adwentystów nie ma. Są ci judaizujący, szli za Pawłem, niby chrześcijanie i mówili, no żeby tam zbawiono być, to musicie się obrzezać zawsze, dlatego że dopiero wtedy można było wejść pod prawo. Nie? Dlatego on najczęściej mówi o obrzezaniu, nie mówi o innych przykazaniach. I wyciągali wielu ludzi, nie? Czyli ten list do Galacjan jest bardzo dobrym przykładem, że prawie cały Kościół się odwrócił. Jezus, przepraszam, Paweł bardzo fajnie im to powiedział, że wiecie, ja taki komentarz dałem komuś, i to też właśnie oparcie o Pawła, o słowa z tego listu Galacjan, że może przestrzegasz prawo, okej, no może jesteś Żydem od urodzenia, no może inaczej powiedziałem, że przestrzegasz prawo, a nie jesteś obrzezany, nie? To czyli łamiesz prawo tak naprawdę, nie? Jak się obrzezasz, żeby przestrzegać prawo, to i tak nie będziesz mógł przestrzegać prawa, bo nie można go przestrzegać, bo nie ma świątyni. Dwa, to stracisz zbawienie, dlatego że każdy, kto się obrzeza, to straci zbawienie, Jezus wam nic nie pomoże, to jest bardzo niesamowite. Czyli wchodzenie pod prawo jest w pewnym sensie bardzo niebezpieczne też, nie? Tak, bo on powiedział, że jeśli wchodzicie pod prawo, to odpadliście z łaski. I Jezus wam nic nie pomoże. Straciliście zbawienie, nie? Odpadliście od Chrystusa. To jest bardzo najjaśniej napisane miejsce w Biblii o utracie zbawienia, nie? Bo ktoś może mówić, że zbawienie nieutracalne. Absolutnie.
zgubić czy jakoś tak stracić go nie można, ale widzicie, jak dobrze szatan zwiedzie, czym zwiedzie? Czymś, co w pewnym sensie jest dobre, czy co było bardzo dobre jako prawo kiedyś, nie? Oszuka, nie? Ludzi, no to oni wchodzą pod prawo i mówię wam, że to... Okej, okay, dobra, skończyłem. Jedenasta.